piątek 24 czerwca obchodzimy jubileusz 300. wydania kanału S. Jest nam bardzo miło, że od 300 tygodni jesteście Państwo z nami. Specjalnie dla Państwa tworzymy ramówkę, gdzie staramy się, żeby każdy z Państwa znalazł propozycję dla siebie. Muszą Państwo wiedzieć, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze programy, nasze informacje zaspokajały Państwa potrzeby. Zapraszam teraz na przegląd tego, co działo się w ostatnim czasie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w całym materiale zawrzeć tych wszystkich lat, ale mamy nadzieję, że takie chyba najciekawsze propozycje będą Państwo sobie mogli przypomnieć. Pomysł na kanał S zrodził się kilka lat temu i tak naprawdę funkcjonował on przez kilka miesięcy. Pamiętajmy, że w tamtym okresie czasu w spółdzielni mieszkaniowej na jednej z częstotliwości nadawała telewizja Lubartów. I w pewnym okresie czasu, dokładnie na przełomie marca, kwietnia, pojawiły się bardzo niepokojące informacje, jeżeli chodzi o lubartowskie gazety, między innymi również portal lubartów24.pl, gdzie poinformowano bardzo głośno, że ta telewizja, która wówczas funkcjonowała, a przypomnijmy, że szefował jej jeden z obecnych dzisiaj radnych, który często, przynajmniej na początku kadencji, zabierał głos w sprawie kanału S, jak to jest, jak to mu się nie podoba ta stacja. Natomiast wówczas obiegły Lubartów informacje, że kilku lokalnych samorządowców, między innymi Janusz Bodziacki, który był wówczas wójtem, podpisał umowę z tą telewizją, która to telewizja miała tak naprawdę emitować informacje za pieniądze, które zapłaciła im gmina w ramach umów, które wcześniej zostały podpisane. To samo zresztą zrobił samorząd miasta Lubartów oraz zrobiło starostwo lubartowskie. Natomiast my akurat takich słów nie używaliśmy, ale cytaty ówczesne z między innymi wspólnoty to były bardzo ostre cytaty, które mówiły wprost o tym, że taka działalność jest po prostu działalnością nieetyczną. To są cytaty bezpośrednio z tych gazet, które wówczas się pojawiły. Natomiast sami autorzy telewizji nie mieli nic przeciwko temu. Ja pamiętam, jak wówczas pojawiły się takie oto sytuacje, że tak naprawdę nie wszystko było pokazywane, co było między innymi, co działo się na sesjach, czy co działo się chociażby w innych jednostkach samorządu terytorialnego, i dosyć dużo ludzi było oburzonych tym, co się wydarzyło między innymi wówczas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej telewizji Lubartów. Niezależnie od tego, sami członkowie spółdzielni mieszkaniowej wskazali, że oni nie chcą takiej telewizji jak wówczas, która już było wiadomo, że tak naprawdę działała, mocno jest związana umowami z innymi instytucjami, więc niektórzy mówili, że działa też pod dyktando tamtych instytucji. Ja tego nie mówiłem, ale takie głosy do mnie docierały. Natomiast brakowało im właśnie czysto informacji o spółdzielni mieszkaniowej, o tym, co się na bieżąco u nas dzieje, o tym, jakie są problemy członków spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jak je rozwiązywać, o tym, jakie przedsięwzięcia są realizowane, o tym, co się dzieje na bieżąco, więc wskazywali, że to jest przecież telewizja kablowa spółdzielni mieszkaniowej i tak naprawdę dociera przede wszystkim do członków spółdzielni mieszkaniowej i mało kogo w spółdzielni mieszkaniowej chociażby interesuje jakieś relacje z dożynek gdzieś tam w miejscowościach znacznie odległych od Lubartowa, bo tak to się wówczas działo. No i grupa osób wówczas podjęła decyzję razem ze mną, że zostanie uruchomiona nasza stacja, kanał S. Tak też się to stało. Został złożony wniosek o koncesję, wniosek został przyznany i kanał S wystartował. I naprawdę od tamtej pory, od dnia, kiedy uruchomiona została nasza stacja, z każdego miesiąca na miesiąc notowała ona coraz wyższe wskaźniki oglądalności. Okazało się jednocześnie, że w chwili, kiedy już nie ma tych umów z samorządami, bo dzisiaj kanał S nie ma żadnych umów z samorządami, nikt tutaj nie płaci za informacje, jeżeli chodzi o te podmioty, które wówczas miały takowe umowy, te podmioty od razu stały się niezadowolone, bo wiadomo było, że telewizja w związku z tym, podobnie jak zresztą lokalne gazety czy portale,
bardziej okiem krytycznym spojrzała na to, co się dzieje w mieście, w gminie czy w starostwie, bez jakiejś tam eliminowania informacji niewygodnych dla tych instytucji, tylko pokazywane było wszystko tak, jak telewidzowie mogli też obejrzeć. Myślę, że ten okres był okresem bardzo dobrym. Teraz okazuje się, że wchodzimy naprawdę w coraz wyższą oglądalność. Okazuje się, że reklamodawcy, których na początku było trudno zdobyć, sami przychodzą do kanału S, sami chcą dawać ogłoszenia. Okazuje się, że ten kanał S tak naprawdę dla członków spółdzielni mieszkaniowej również wypracowuje nadwyżkę bilansową łącznie z telewizją kablową. Więc no jest, wydaje mi się, jestem wręcz pewien, że jest dużym sukcesem. Początkowo nasza redakcja skupiała się na informacjach. Stopniowo rozbudowywaliśmy ramówkę. Informacje Agata Domin. Witam Państwa po raz pierwszy w kanale S. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej telewizji, zapraszam na reportaż tuż po informacjach. W naszej ofercie oprócz informacji oglądać mogliście Państwo wywiady i pierwsze programy. Jak mam to powiedzieć? Mamo, pozdrawiam Cię i pomachaj. Dobra. Mamo, pozdrawiam Cię. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Zielonka. Wraz z swoją koleżanką Wiolą będziemy przygotowywać krewetki w sosie kaparowym w restauracji Havana. Dokładny demakijaż i odpowiednie nawilżenie naszej skóry powoduje, że nasza cera jest dużo piękniejsza i podkład, który później nakładamy, cały makijaż, dużo lepiej się trzyma i wygląda bardziej naturalnie. Pięknie. W miarę upływu czasu nasza telewizja poszerzała swoją ofertę. Pierwsza edycja była całkiem niezła, bo to było niebo a ziemia w porównaniu z tym, co było prezentowane wcześniej, więc mieszkańcy dostali o wiele lepszą jakość, o wiele lepszy poziom dziennikarstwa, o wiele lepszy również obraz i ze studia, bo już wówczas mieliśmy to wirtualne studio. Wiem, że dzisiaj jest uruchomione również nowe wirtualne studio, także cieszę się z tego niesamowicie. I to była przepaść pomiędzy tym, co było, a tym, co okazało się, że jest nowe. I bardzo dobrze zostało to wówczas przyjęte. Na pewno wówczas nie spełniało to tych najwyższych jeszcze oczekiwań, o których chcieliśmy. Dzisiaj jest o niebo lepiej, natomiast wydaje mi się, że zarówno i Państwo, i telewidzowie chcieliby, żeby było jeszcze lepiej. Natomiast nigdy nie osiągniemy tego wskaźnika idealnego. Ale w ciągu 5 lat został zrobiony no, niesamowity krok milowy. Ludzie się przyzwyczaili. Ja no, niezmiernie miło mi było chociażby w zeszłym tygodniu, kiedy mieliśmy emisję w piątek programu z relacji z Dnia Dziecka, a w poniedziałek spółdzielnia zaczynała pracę o 9:00, ja byłem już o 8:00 w pracy i tutaj była taka pani pod spółdzielnią mieszkaniową, która czekała również, aż spółdzielnia zostanie otwarta i mówi do mnie: panie prezesie, ten pański syn, i tam zaczęła tam mówić o tym angielskim i tak dalej. Mówię, jednak to jest najlepszy dowód na to, że ludzie czekają w piątek o 16:00 na te informacje, oglądają ten kanał S, a później między sobą rozmawiają na ten temat, bo to jest najlepszy dowód na to, że to się dzieje. Tak samo zwróćmy uwagę, tym wskaźnikiem bardzo dobrym jest również wszelkiego rodzaju imprezy, które robimy. Nigdzie nie ma informacji. Żadna z gazet nie informuje o naszych przedsięwzięciach, żadne portale internetowe, a my potrafimy z chwili, kiedy idzie w piątek informacja, w poniedziałek rozdać 600 biletów, czyli wszystkie bilety rozdać na przedsięwzięcie, które jest organizowane, więc widać, że naprawdę mieszkańcy chcą to oglądać, dobrze to odbierają i tak naprawdę ich odbiór, ich efekt, ich komentarze tego, co oglądają, jest najlepszym dowodem na to, że przeszliśmy przez te kilka lat dużą drogę, ale ta droga jest tylko i wyłącznie na plus dla tej stacji, a nie na minus. Jednym z naszych głównych celów jest, było i będzie odpowiadanie na potrzeby i prośby naszych widzów. Tylko w ostatnim czasie przeprowadziliśmy mnóstwo programów interwencyjnych. Apelowaliśmy o pomoc dla Marcelka. Dowiedziałam się tak naprawdę o chorobie Marcelka 2 dni przed porodem. To było dla mnie szok. Nikt mi nie powiedział konkretnie, jakie mam Marcelek problemy, tylko że coś jest nie tak. Także to był dla mnie naprawdę szok. Interweniowaliśmy w sprawie drogi. Zjawiliśmy się tutaj w sprawie tej drogi. Proszę powiedzieć, co złego jest w tej drodze i co Państwu przeszkadza, co utrudnia życie.
Utrudnia życie nam to, że kurz jest, samochodów jest dużo, jeździ, bo tu Mieczysławka się rozbudowywuje. Samochody jeżdżą bez przerwy, kurzy się, nie ma czym oddychać. Naprawdę jest utrudnione. I w ogóle ni gmina, ani nikt nigdy nie chce na Mieczysławce nic zrobić. Bardzo nam miło poinformować, iż po naszej interwencji droga ta powstała. Interweniowaliśmy w sprawie niszczonej zieleni na prośbę jednej z mieszkanek. Od końca wakacji, jak zaczęła się szkoła, i uczniowie zaczęli niszczyć, to uczniowie po prostu idą na przełaj, niezależnie od tego, czy jest deszcz, czy jest sucho. A także w sprawie bezdomnego pana Tomasza. Na początku błąkałem się trochę tutaj po Lubartowie, później wyjechałem w okolice Warszawy, tam w poszukiwaniu zatrudnienia jakiegoś. Udało się? Udało się, tak. Znalazłem pracę. Wyrobiłem nowe dokumenty. W mieszkaniu straciłem wszystko. Dokumenty lekarskie, świadectwa szkoły. No wszystko potraciłem. Niezwykle miło nam przekazać Państwu, iż pan Tomasz dostał pracę w spółdzielni mieszkaniowej. Pamiętacie Państwo krystalicznie brudną wodę? Chciałam wiedzieć, co konkretnie Pani sugeruje? Mamy rów melioracyjny, w którym może znajdować się woda, tak? No może się znajdować woda. No to ja a co się znajduje, no to tam Państwo widzieli, co tam się znajduje. Jakieś nieczystości, nie wiem, tajemnicze nieczystości się znajdują w tym rowie. A dlaczego Pani uważa, że są tajemnicze? Tajemnicze, no, bo nigdzie legalnie nie ma, tylko na mojej posiadłości to wszystko wypływa. To nie jedyne interwencje, przypomnijmy inne. Mieszkańcy ulicy Krańcowej i ulic przyległych zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie przedłużenia sieci kanalizacyjnej na naszej ulicy oraz możliwości przyłączenia mieszkańców. Kanalizacji brakuje na tym odcinku, gdzie buduje się najwięcej nowych domów. W ubiegłym roku była budowana sieć kanalizacyjna w kolonii Annobur. Niektórzy mieszkańcy ulicy Krańcowej, Składowej czy Zachodniej nie mogli się podłączyć, mimo że mieszkają w bardzo bliskiej odległości przy tej samej drodze, gdzie znajduje się rura kanalizacyjna. Wyjątkiem jest kilka domów, które zostały podłączone. Dlaczego tak się stało? Ile pan płacił za śmieci do tej pory? Proszę panią, ja tylko mieszkam z żoną. Mhm. To znaczy płacimy 12 zł miesięcznie. Oboje po 6 zł. Obecnie teraz, gdy będzie zwyżka, będę się musiał zrzeknąć ze względu na to, że to jest dla mnie za dużo, ponieważ ja na pół roku oddaję worek plastikowy tylko wszystkiego. Więc po co ja mam płacić? Przyjdzie miesiąc, zabierają u mnie, ja nie daję, bo ja nie mam. Następny ja nie daję, bo ja nie mam. Prosta sprawa. Byliśmy tam, gdzie inni protestowali. Boli nas to przede wszystkim za to, że no, pan Bożenski w swojej kadencji pięcioletniej wykazał się bardzo dużymi umiejętnościami w pracy zawodowej. Doskonały menadżer, który poprowadził szkołę do największego sukcesu w historii szkoły. Więc byliśmy w ogóle zdziwieni, że pan Bożenski miał przestać w ogóle być dyrektorem, że pierwszy etap konkursu spowodował to, że na stanowisku miał być inny pan dyrektor, pan Sienkiewicz. To tylko kilka pozycji, które przypomnieliśmy, ale oczywiście było ich dużo więcej. Nasze informacje zbierane i tworzone są dla Państwa każdego dnia. Aktywnie przedstawiamy Państwu to, co dzieje się na lokalnej arenie politycznej. Zdajemy relacje z sesji Rady Miasta, a także wytykamy błędy rządzącym. W marcu minie równo 10 lat, jak na czele naszej spółdzielni stanął prezes Jacek Tomasiak. W 2006 roku wielu wątpiło, czy zaledwie 28-letni wówczas chłopak uratuje instytucję, której groziła upadłość. Po 9 latach spółdzielnia nie tylko nie upadła, ale została gruntownie wyremontowana. Kolejne lata to coraz lepsze wyniki finansowe. Tomasiak dokonał rzeczy niemożliwej, dotrzymał ambitnych obietnic sprzed 9 lat. Okazuje się, że już nie tylko mieszkańcy Lubartowa zauważają, że ich miasto może być dumne z działań, jakie prowadzi spółdzielnia. Wybór Tomasiaka na szefa Unii to z pewnością doskonała promocja Lubartowa i tego, co zostało zrobione na naszych osiedlach w tym czasie. Magda Małek, kanał. Mimo wielu uwag burmistrza, mimo zastrzeżeń radnych stanowiących zaplecze Bodziackiego, uchwała wprowadzająca budżet obywatelski została podjęta. Teraz przed mieszkańcami Lubartowa jeden z ważniejszych egzaminów. Egzamin z uczestnictwa zarządzania finansami Lubartowa. Wszak część kompetencji zastrzeżonych dla burmistrza radni oddali właśnie tym, którzy często wiedzą lepiej niż ratusz, co jest potrzebne na ich osiedlu, ulicy czy w szkole. Magda Małek, Kanał S. Ważną rzeczą, która działa się w przeciągu tych 5 lat, to jest dynamicznie zmieniająca się ramówka. Natomiast ona nie zmieniała się tylko ze względu na to, że my coś żeśmy sobie ubzdurali, że ma być tak, a nie inaczej, tylko ona była dostosowywana pod widza. To widz wskazywał, że pewne informacje są, pewnych informacji nie ma, że jedne rzeczy chcą oglądać, innych nie chcą oglądać. Ja pamiętam
komentarze, kiedy okazywało się, że w pewnym momencie było przesilenie aż wydarzeniami na przykład sportowymi, gdzie była pokazywana między innymi koszykówka i ludzie po prostu jasno mówili, że po prostu nie interesują się tym, nie chcą tego oglądać między innymi na łamach naszej stacji. Natomiast głód był niesamowity zawsze na piłkę nożną z drugiej strony. Tylko tak, z jednej strony był głód, a w chwili, kiedy dwa lata temu, z tego co sobie przypominam tak intensywnie, weszliśmy w emisję tych spotkań, plus doszedł profesjonalny komentarz w zeszłym roku jeszcze tych meczów, to również no, gro osób jest zadowolonych z tego, że to emitujemy. Natomiast część z osób również do mnie zwracała się, że no panie prezesie, kiedy my nie włączymy kanał S, to leci relacja z meczu Lewartu-Lubartów. Ale pamiętajmy, że ta ramówka jest mocno rozbudowana, że teraz zarówno może dostać coś dla siebie ktoś, kto lubi sport, może również dostać kobieta, która lubi o siebie dbać, bo wiemy, że mamy kilka również programów, które są skierowane czysto do pani, które mogą naprawdę dużo informacji uzyskać. Jest kreatywny maluch, który cieszy się naprawdę potężną oglądalnością. Mamy również bardzo ważny program, czyli Adoptuj mnie, który mówi o problemach schroniska. Pokazywane są te zwierzęta. Wiemy, że dzięki tym naszym przedsięwzięciom naprawdę dużo zwierząt znalazło swój nowy dom, więc widzimy, że mamy coś dla miłośników zwierząt, mamy również coś dla osób, które lubią sport, ale mamy również programy interwencyjne czysto, które pokazują problemy zwykłych ludzi na co dzień. I tak naprawdę, jeżeli ktoś do nas przyjdzie, zwróci się do nas z prośbą, zadzwoni nawet anonimowo, no to państwo jako dziennikarze reagują na te programy. Pamiętajmy, że uczestniczyliśmy w kilku konkursach, że zauważone zostały nasze materiały, no natomiast no, trudno jest rywalizować z telewizjami, które są nadawane w potężnych, dużych miastach. Natomiast również pamiętajmy, że mieliśmy program i o ojczymie, który został zbyty razem z mieszkaniem i tak naprawdę nie miał się gdzie podzieć, ale mieliśmy również program o bezrobotnym. No, okazało się, że ten bezrobotny i bezdomny przy okazji znalazł pomoc i znalazł pomoc u nas w spółdzielni mieszkaniowej. Także nam jeszcze telewidzowie o tym nie wiedzieli, ale może warto o tym również powiedzieć. I różne instytucje do niego tak naprawdę no, nie pomogły mu, wręcz poprzeszkadzały. Natomiast u nas znalazł to pomoc. Cieszę się z tego bardzo. I zawsze również rodzice, pamiętajmy głośno sprawę zwolnienia dyrektora Bożyńskiego, gdzie tak naprawdę po tej interwencji no, zapchały się tak naprawdę nasze łącza, bo komentarzy było potężnej ilości, jeżeli chodzi o ten program, a żadna inna stacja, żadne inne media tak obszernie tego problemu nie pokazały, więc rodzice również mogli czuć się no, docenieni, zauważeni, wszystkie strony konfliktu mogły się wypowiedzieć, więc tych programów było bardzo, bardzo dużo. Ja mam oczekiwania, że przede wszystkim my będziemy odpowiadali na zapotrzebowania mieszkańców, że jeżeli będą potrzebne interwencje, to te interwencje będą się odbywały. No nie przewiduję na pewno, że Kanał S kiedykolwiek podpisze jakąkolwiek umowę z jakimkolwiek jednostką samorządu terytorialnego, że w zamian za pewne środki finansowe no, będą wskazywane przez samorząd wydarzenia, które ta telewizja miałaby pokazywać, a których miałaby dla odmiany nie pokazywać. No, na pewno czegoś takiego nie będzie i nie planuję tego w przyszłości. Nasza redakcja bardzo aktywnie uczestniczyła w wielu imprezach kulturalnych, relacjonując ich przebieg specjalnie dla Państwa. Odczytywał pan regulamin. Oraz Gregor! Nasza stacja pokazywała Państwu niezwykle piękne, wzruszające historie. Trzeba się uśmiechać do ludzi, trzeba dużą radość wywoływać, bo nie ma się naprawdę, naprawdę nie ma się
nie ma się z czego smucić. Dlatego Łukasz, dlatego że po prostu jest najbardziej męskim facetem, jakiego poznałam do tej pory. Najbardziej odpowiedzialnym. Po prostu imponuje mi wszystkim. Jest najbardziej pełnosprawnym facetem, jakiego poznałam. No nie? Czuję się bardzo szczęśliwy i moje życie od 5 miesięcy nabrało takich barw, po prostu świat stanął do góry kołami. Informujemy, że ta wspaniała para jest już po ślubie. Jest dosyć duża ta oglądalność, jeżeli chodzi o Lubartów sam, jest głód, ale widzimy również, że jest bardzo dużo z okolicznych gmin, ale co jest również bardzo zadowalające, z całego świata. Mamy wejścia ze Stanów Zjednoczonych, z różnego rodzaju miast naprawdę potężnych, jeżeli chodzi o Europę. Londyn bardzo intensywnie nas również ogląda, więc widzimy, że głód tej informacji jest olbrzymi i miło jest nam, że każdego miesiąca ktoś, czy to mieszkając w Lubartowie, czy mieszkając bardzo daleko od Lubartowa, zagląda na stronę Kanału S, wchodzi, ogląda nasze programy, nie tylko chwilę, bo tu również mamy takie dane, że sprawdzamy, czy ktoś, kto wchodzi na naszą stronę, tylko i wyłącznie otwiera program i wyłącza się, czy też ogląda to oddechy do dechy. No zauważamy, że oglądane są te programy kompleksowo, całościowo. W naszej ramówce nie brakowało także informacji o młodzieży i dla młodzieży. Dzisiejsza młodzież musi za tymi czasami nadążać. Stąd być może jest bardziej zabiegana. Brakuje młodzieży coraz więcej wolnego czasu, zresztą chyba podobnie jak i dorosłym. Jest więcej spraw do załatwienia, wszystko się odbywa szybciej. Staraliśmy się, by przez ten czas nie zabrakło ciekawych raportów. Mamy sąsiadów z Brześcia, z Lwowa, także z Międzyrzeca są ludzie, także totalne, pospolite ruszenie, zima precz, koniec zimy. Dzięki fantastyce możemy przenieść się tak naprawdę w jakieś inne miejsce. Czytając powieści obyczajowe, co prawda jest to zbliżone do rzeczywistości, a tutaj całkiem inna sprawa. Jak pani ocenia tegoroczny konwent? Myślę, że w całkiem porządku. Polacy nie dbają o swoje zęby. Są wyjątki, są osoby, które rzeczywiście bardzo dbają, ale większość jest potwornie zaniedbanych. No niestety, jak sobie wliczyłem, to moja przygoda z paleniem papierosów zaczęła się 20 lat temu, czyli jak miałem 16 lat. I wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że zacząłem palić ze względu na to, że moja mama paliła, aczkolwiek jej nie owiniam w żaden sposób. Ale myślę, że to był główny czynnik, do którego mnie pchało właśnie niestety wejście w ten nauk. Prowadzono dalej badania, no i żeby udowodnić tak naprawdę, czy koksartroza jest pierwsza, a spondyloartroza jest druga. Mam na imię Monika, mam 37 lat, jestem mężatką. Mam dwoje dzieci. Jestem zaskoczona własnym wyglądem, ale pozytywnie zaskoczona. Co ci się najbardziej podoba w sobie? Wszystko. Powiedz mi, czy czujesz się piękna?
Tak. Aparat do mikrodermabrazji to urządzenie, które jest wyposażone w głowicę ścierającą, a jego pierścień pokryty jest diamentem. W pierwszym etapie przystępujemy do demakijażu, do oczyszczenia skóry, przygotowując skórę do zabiegu. Peeling jest istotną rzeczą dla naszego ciała właśnie po to, żeby nabrało ciało blasku, żeby odświeżyć skórę, żeby wszystkie zabiegi, które robimy, wszystkie pielęgnacje w domu i w gabinetach bardziej się wchłaniały i miały lepszy efekt. I panów. Szerokość mojego uchwytu jest taka, widać, nie jest zbyt szeroka, ponieważ jest mi wtedy ciężej się podnieść. Nogi mogą być wyprostowane lub ugięte. I podciągamy się. Zarówno można to wykonać podciąganie do karku, jak i z przodu. Co dla niektórych rozpoczęła się ta część roku, dzięki której mogą wsiąść na swoje ukochane maszyny. Mam tu na myśli motocykle, tak? Motocykli mamy bardzo dużo rodzajów, każdy może dobrać go do siebie. Podpowiadamy, jak poradzić sobie z życiem. Myślę, że też jest taka grupa osób, która nawiązuje związki w internecie i która nie planuje tego. Także sobie tam wchodzą na przykład na, nie wiem, forum muzyczne jakieś, popisać z innymi osobami, albo fotograficzne, albo jakieś inne. A się okazuje nagle, że na tym forum powstaje po tygodniu czy dwóch związek. Jak określane są teściowe, czyli że są to wiedźmy, że się wtrącają, że zatruwają życie swoim dzieciom, że zatruwają życie swojej synowej. U mężczyzn też jest tak, że oni często decydują się na tak zwane podwójne życie. Kobiety nie potrafią takiego życia podwójnego prowadzić, bo one no oprócz tego, że są może nie kobietami, na duszą metę, tak, prawda? Przez to, że są kobietami, matkami, kochankami, to one mają i tak wypełniony ten czas, że no, nie bawią się w takie gierki. Mamy też propozycję dla tych, dla których zdrowe odżywianie jest bardzo ważne. Tak naprawdę jesteśmy tym, co jemy. Czyli to, jak wyglądamy, ma znaczenie, co dostarczamy do naszego organizmu, tak? Czyli jak się odżywiamy. Na tej podstawie możemy powiedzieć, czy mamy w dobrej kondycji skórę, włosy i paznokcie, czyli czy odżywiamy się zdrowo, czy niekoniecznie jest to żywność właśnie zdrowa dla naszego organizmu. Wśród propozycji dla Państwa znalazły się także poradniki. Wiosna to dobry moment, żeby uporządkować to, co nam przeszkadza. Wiosną instynktownie mamy ochotę coś odświeżyć, poprawić, rozjaśnić. Czujemy, że zmieniając coś w otaczających nas wnętrzach, zmieniamy także coś w sobie. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, nakłanianie osoby nieletniej już do innej czynności seksualnej jest karalne. Po dwutygodniowej znajomości Karolina naciskała na pierwsze spotkanie, by zweryfikować rzeczywistość. Umówili się w jednym z lubelskich centrów handlowych. Dzień przed Patryk przyznał, że zdjęcie umieszczone na portalu nie należy do niego. W chwili, kiedy analizuję, jakie programy są oglądane, no to zauważam, że na pewno oglądane są informacje, ale również możemy pewien wniosek wysnuć z tego, że jeżeli są oglądane informacje, to są oglądane albo programy typowo dla kobiet przeznaczone, albo programy typowo dla mężczyzn oglądane, ale każdego tygodnia, każdego miesiąca te osoby wracają do tych samych programów, oglądają je. Tak jak między innymi Tajniki Piękna, które oglądają dosyć intensywnie, widzę, że kobiety. Natomiast z drugiej strony jest oglądana piłka nożna i nasze mecze Lewartu, które również prezentowane są przede wszystkim przez naszą stronę, bo mało obserwuję, jest nieco mniej wejść na YouTube, a więcej jest wejść bezpośrednio na naszą stronę kanału S, czyli osoby, które nas odwiedzają i wracają do nas,
tak naprawdę wchodzą konkretnie na konkretny adres i oczekują konkretnych informacji, na które czekają przez cały tydzień. Bardzo nam miło, że naszej stacji największe polskie gwiazdy bardzo chętnie udzielają wywiadów. Na naszej antenie mogliście Państwo oglądać już takie osobistości jak... Jeszcze nie było nazwy. Proponowane nazwy były co trzeci szparak pusty, chlejboje i poparzeni gawączy. Specjalnie ten telefon wyłączyłem, po czym dowiaduję się, że 3 dni temu już mnie uśmiercono. No i rozdzwoniły się telefony z propozycjami jakby tego dementi, prawda, w różnych tam programach śniadaniowych. Mam taką zasadę, że nie gram z kimś, kogo nie lubię po prostu. Już ten skład się troszeczkę zmienił z biegiem lat i no i tak po prostu jest, że jak z kimś się nie lubimy, nie kumplujemy, to po prostu dziękuję mu grzecznie za udział w zabawie i już. Jakby kompletnie nie interesuje mnie, żeby grać na scenie z kimś, żeby zarabiać kasę po prostu tam. Dużą rolą w moich kulinariach są podróże. I co ciekawe, w mniejszym stopniu zagraniczne, aczkolwiek one się dzieją, a w dużej mierze Polska. My jesteśmy rodzeństwem, gramy młode małżeństwo, ale w sztuce najfajniejsze jest to, że jeżeli można tylko cieszyć się z takich okoliczności, na przykład reżyser, jeżeli ma do czynienia z takim połączeniem. Zawsze nasi fani kojarzą akurat mnie z moim wokalem, z naszymi charakterystycznymi piosenkami i to jest dobrze po prostu, że właśnie zespół fajnie się poroznaje dosłownie po kilku taktach piosenki. Praca w teatrze wymaga pewnego skupienia, a aktor, reżyser, koledzy, partnerzy, partnerki, kiedy są, to próby wymagają skupienia, wymagają jakiegoś takiego wyłączenia się od świata zewnętrznego. Od czasu, kiedy wydałam kilka książek, powieści, tak zwanych dorosłych, jak ja to nazywam, to przybyło mi czytelników. Poza tym moi nastoletni czytelnicy, no niestety, tak to bywa, że dzieci szybko rosną. Ja zawsze mówię niestety. Dzieci są bezczelne i za szybko rosną, ale dla mnie jako pisarki to dobrze. Państwo nie jest zajmowania się biednymi, państwo nie jest od, proszę panią, geodezji, państwo jest od strzelania, od zabijania wrogów, od wieszania morderców. Krótko mówiąc, pomagaliśmy sobie, nie wiem, no, Łukasz nie wyręczał, prawda, przy jakichś tam trudnych pytaniach i oczywiście odwrotnie ja jego, prawda, kiedy nie potrafił czegoś tam sobie, czy z czymś sobie tam poradzić, to automatycznie brat stawał, krótko mówiąc, murem za nim i wtedy, krótko mówiąc, ratowaliśmy sobie skórę. Nie było łatwo, ale kiedy wierzy się w siebie i kiedy z takim wielkim uporem próbuje się dążyć do celu, to można naprawdę spełnić swoje największe marzenia. Przez wiele lat, w latach 80. jeździłem po Polsce z taką dużą grupą, bardzo taką dobrą, mocną grupą estradową. No i Lubartów był na trasie zawsze. Myśmy debiutowali z płytą Gusła w 2002 roku, a taka płyta przełomowa, która nas gdzieś tam rzuciła na większe sceny, no to oczywiście płyta druga, Powstanie Warszawskie. Przyjechaliśmy tutaj do Polski na międzynarodowy festiwal Śladami Singera. Będziemy jeździć i zwiedzać różne miasta Polski, a przy okazji spotykać się z ludźmi oraz grać koncerty i robić dużo fajnych rzeczy. Naprawdę cieszę się, że mogę tutaj być. Naprawdę jest super mega, jestem super mega szczęśliwy. Brakuje kogoś bliskiego takiego, żeby z tą drugą osobą naprawdę tak porozmawiać szczerze. Pobyć trochę. Równie wzruszający jest program Adoptuj mnie. Państwo tego nie widzą, ale na nagraniu często ocieramy łzy, widząc krzywdę tych czworonogów. Tak jak Państwo widzą, przychodzimy tutaj codziennie masować Mirabelkę. Pani w Lublinie na rehabilitacji nauczyła nas, jak to robić, więc w miarę naszych możliwości przychodzimy tutaj i robimy jej te masaże. Ciągle mamy nadzieję, że jednak zobaczymy, że ma czucie w tych tylnych łapach i że kiedyś będzie chodziła. Podróżowaliśmy z nieżyjącym już panem Januszem Cyfrowiczem, by pokazać Państwu kawałek historii. Budynek ten w 1939 roku, w czasie walk SG o Polesie z Niemcami, tutaj znajdował się punkt opatrunkowy 3. Pułku Szwalerzerów Mazowieckich. Śledziliśmy także wydarzenia sportowe. Zagranie do Michała Zubera. Michał Zuber świetnie znalazł na lewej stronie Dawida Niewęgłowskiego. Bardzo dobre dośrodkowanie Zuber. Jest bramka. Coś nieprawdopodobnego wydarzyło się przed chwilą na
stadionie Motoru Lublin, na arenie Lublin. Michał Zuber świetnie rozpoczął tą akcję, zagrał na lewą stronę do Dawida Niewęgłowskiego, a ten w 66 minucie przepięknym dośrodkowaniem uruchomił Zubera, który zupełnie nieobstawiony został na 5 metrze i przepięknym strzałem głową pokonał Zagórskiego. Byliśmy także na każdej imprezie spółdzielczej, by pokazać Państwu jej przebieg. Jakieś fair play obowiązuje. Proszę Pana, w mordę. Ja nie będę sprzewierzewał. Sprzewierzewał swoich ideałów sportowych. W pozycji dzieci były także dmuchańce. Witamy w MCBO, w Mobilnym Centrum Badań Oceanicznych. Prosimy o wyłączenie telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych i nie robienie zdjęć podczas eksperymentu. Najmłodsi też znajdą coś dla siebie. Kto chce ze mną pojechać w podróż dookoła świata? Ja! Jedziemy? Jedziemy. Pan pewnie też by chciał z nami pojechać w podróż, prawda? Kiwa głową, że chciałby. Dobra, mieszkamy tutaj. O, pokażę taki mały kraj. O tutaj. Polska nasza kochana. Tak. No to Filip, gdzie my lecimy z tej Polski? Dokąd sobie pojedziemy? Jedziemy. Zakręcimy. When I sad, I cry. When I'm surprised, I say, wow. When I'm frightened, I go to my bedroom. 300 tygodni za nami. Przed chwilą obejrzeliście Państwo materiał, który przypomniał niektóre wydarzenia. Pamiętajcie Państwo, że nasza redakcja jest zawsze otwarta na pytania i sugestie od Państwa. Ja bardzo dziękuję za ten czas. Mam nadzieję, że przed nami kolejny. Magda Małek, redaktor naczelna.